Witam was serdecznie, kochani, w kolejnym nagraniu na kanale. Jest to odcinek dzisiaj szczególny, ponieważ postanowiłem nagrać go, bo pojawiło się natchnienie i pojawił się pewien materiał od jednej tutaj z osób ale zanim przejdę tutaj do reszty i Wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi, to bardzo proszę, byście wysłali miłość w świat, kochani, dla wszystkich potrzebujących, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo proszę, by każda osoba wpisała w komentarzu słowo miłość. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Wiele osób ogląda te filmy, ale nie wszyscy tutaj wspierają tą inicjatywę. Chociaż to tak naprawdę nic nikogo nie kosztuje, tak? Więc bardzo proszę, byście wpisali słowo miłość. Naprawdę jest to intencja, jest to też oczywiście forma modlitwy od Was. Bardzo proszę. E, dzisiejszy temat jest to odpowiedź dla e, pewnych osób, e, zresztą dla, mogę tak powiedzieć inaczej, dla wielu osób, które komentowały moje filmy, w szczególności jedno z moich nagrań. Aczkolwiek po tym nagraniu. E, cały czas pewne osoby przytaczają e, te moje wypowiedzi e, w komentarzach e, pod innymi nagraniami, e, jakby wypominają mi to, e, ale też pytają, niekoniecznie tutaj jakoś mnie osądzając, więc e, o co chodzi? Chodzi oczywiście o materiał, e, że nie trzeba chodzić do kościoła. Tam był dokładnie film, tam był chyba e, temat taki był poruszony, że nie trzeba jakby chodzić do kościoła, być zbawionym i tak dalej. Więc kochani. Jak to wam powiedzieć? W skrócie jest oczywiście wiele dróg do Boga, i, i to nie jest tak, że jest tylko Kościół katolicki i tylko przez tutaj musimy się opierać na Piśmie Świętym, by wstąpić do nieba, by wrócić do Boga i tak dalej. Oczywiście, że to nie jest prawda, jest wiele dróg do Boga. I nie chciałbym, żebyście, kochani, osądzali kogokolwiek, czy to mnie, czy kogoś innego, nawet praktykującego inną religię, czy też jakąś swoją duchowość indywidualną. Nie chcę, byście oceniali, kochani, tak? Jest pewien materiał, zaraz, który przygotowałem tutaj dla Was z pewnego natchnienia i wiem o tym, że on pojawił się nieprzypadkowo, który wam rozjaśni kwestie Boga, religii i tego jak naprawdę te drogi do Boga wyglądają. To wam na pewno da tutaj dużo do myślenia. I jak jeszcze raz mówię, jest wiele dróg do Boga, kochani. Tak? Naprawdę. Nie osądzajcie, wysłuchajcie tego materiału, który zaraz wam tutaj podam. W cytacie jest to bardzo ważny przekaz Boga Ojca ale też zanim przejdę do niego to wynikła no nieprzyjemna nieprzyjemna po prostu sprawa jak to Wam powiedzieć chodzi o zbiórkę, którą tutaj promowałem chodziło oczywiście o Panią Iwonę, czy też Il Iwonę, tak nie Ilonę, tylko Iwonę, chciałem powiedzieć Ilonę, która ma czwórkę dzieci i po prostu no, ma problemy finansowe z utrzymaniem się i tak dalej jest ojciec dzieci, z którym się rozstała przez po prostu problemy alkoholowe i on nie płaci alimentów, więc naprawdę pani tutaj Iwona jest w bardzo jak, no, ciężkiej sytuacji, tak? miała bardzo duże zaległości z szynszem, właściciel mieszkania powiedział po prostu jej, że jeżeli tego nie spłaci do końca tygodnia to rozwiązuje z nią umowę i naprawdę, kochani ludzie mają bardzo duże problemy i to większe problemy niż wam się wydaje, mówię akurat do tych pewnych osób, które oceniły panią tutaj Iwonę, w, no, w niemiły w bardzo nie, w niemiłych komentarzach, że tak powiem, bo wiem tutaj o tym, że po prostu pani Iwona dostała. No wiadomości. wiadomości. w których było y, y, podane, że y, jest jakąś, nie wiem, oszustką, manipulatorką i tak dalej. Tak? No, bardzo niemiłe, że jest 500 plus i, i tak dalej, bo y, rozmawiałem z panią Iwoną i no bardzo nieprzyjemna, kochani, sytuacja wyszła. Y, ja nie chcę was oczywiście tu sądzać, że wy tak robicie tak czy inaczej. Mówię do tych osób, które tak zrobiły, oczywiście. Ale naprawdę, kochani, nie oceniajcie, nie wiecie tak naprawdę, jak, jak ciężko jest Pani Iwonie teraz, a oceniliście ją w, z Waszego punktu widzenia, tak? No, nie powinno tak być. Nie będę, nie mi jest Was oceniać, ale pamiętajcie, jeżeli Wy też wysyłacie takie negatywne emocje w stosunku do innych osób, tak naprawdę do Waszych braci i sióstr, mogę tak to powiedzieć, bo każdy jest częścią Boga, to pamiętajcie, że jest coś takiego jak karma, jest to, można to nazwać oczywiście, bo też ktoś mi o tym powiedział, w komentarzu jednym, znaczy ja wyjaśniam o co chodzi, karma to to samo co Boża Sprawiedliwość i to, co kochani wysyłacie w świat, to do Was wróci, tak? Więc odradzam naprawdę oceniania kogokolwiek i tym bardziej pani, tutaj Iwony, w takiej sytuacji, a nie innej. Jeżeli, oczywiście, ktoś by jeszcze chciał wesprzeć tutaj panią Iwonę, to ja jeszcze pod tym nagraniem wrzucę jeszcze raz link do zbiórki. Też jej coś tam pomogłem, ile byłem w stanie. Więc, jeżeli kochani, możecie jeszcze pomóc, to naprawdę się przyda, bo pani Iwona potrzebuje też ubranka dla dzieci. Jest post na naszej grupie tutaj Nowa Ziemia Forum na Facebooku, i tam panią Iwonę oznaczyłem. Można do niej napisać wiadomości prywatne. Jest tam konto na Facebooku podane. Tylko jak mówię, ja podałem dobre dobrej intencji namiar jakby na panią Iwonę, gdzie można do niej napisać. A mówię, odezwały się osoby, które no, które jej tak po prostu zarzuciły. Zarzuciły po prostu. No, jakąś tutaj działalność, nie wiem, nielegalną i tak dalej. Ja tych wiadomości od pani Iwony nie czytałem, ale mam informację od, od niej po prostu, że takie coś się pojawiło, ale też jest potwierdzenie w komentarzach, bo były komentarze. Jedna tutaj z pani napisała, dlaczego ja tych nie wezmę pani Iwony i jej dzieci do domu, jak ona nie ma mieszkania. I jedna pani tam się odezwała w komentarzu no, powiedziała parę słów do, do tej pani, która się tak wypowiedziała w stosunku do mnie i tutaj do pani Iwony. Za co oczywiście pani dziękuję, bo delikatnie wytłumaczyła. Nie powinniśmy, kochani, oceniać i takie komentarze naprawdę są niepotrzebne. I sami sobie robicie krzywdę takimi rzeczami. Więc bardzo proszę, jeżeli są osoby, które nie chcą słuchać tych moich nagrań, po prostu niech odsys odsubskrybują ten kanał. Nie muszą tutaj wchodzić, słuchać. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to po prostu niech, jeżeli mówię, oczywiście, jakąś zbiórkę, nie musi komentować, bo jeżeli to jest, wam to przeszkadza, nie odzywajcie się, nie komentujcie, bo robicie naprawdę przykrość innym osobom. Tak? Tym bardziej w bardzo ciężkich sytuacjach życiowych, kochani, wracając do tematu, powiem Wam tak. Miałem tutaj pewne takie natchnienie. Wiem, że to jest z woli Boga Ojca i jest materiał na kanale. To jest, już Wam tłumaczę, kanał, się nazywa MR Audiobooks na YouTube. Jest to kanał Marka Rybarczyka, Pana Marka Rybarczyka, który jest wspaniałym człowiekiem, lektorem. Powiem Wam szczerze, że ja większość. Chyba z 70% nagrań jakie ma na kanale, tych wszystkich audiobooków, to ja te wszystkie audiobooki, mówię, 70% gdzieś to wysłuchałem, i przez właśnie pana Marka trafiłem na wspaniałe książki. Książki właśnie m.in. Nila Donalda Walsha, zajmujące się to, tematyką przekazami Boga Ojca, jak również były to książki Osho. Różnych innych nauczycieli duchowych. Naprawdę jest to wspaniały kanał, gorąco polecam. Dzisiaj Wam wrzucę taki cytat, po prostu fragment jednego z nagrań, żebyście sobie zobaczyli. Jeżeli będziecie chcieli, bo to jest bardzo ważne: tu jest opisane Bóg, Ojciec opowiada dokładnie, jak to jest z tymi ścieżkami do Boga i co ważne. To w dalszej części nagrania, której ja tutaj nie będę publikował, bo nie chcę całego odcinka wrzucać, oczywiście, bo to mówię, to jest na kanale można obejrzeć, chcę tylko wam pokazać fragment o tej ścieżce o tych ścieżkach do Boga, o religiach i tak dalej, a w dalszej części jest powiedziane o tym, jak wygląda zjednoczenie. Naszej duszy, jakby z Bogiem. Jest to naprawdę bardzo cenna wiedza, warto wysłuchać. Link do nagrania wrzucę Wam pod y, tym filmem. Jeżeli ktoś będzie chciał y, się zapoznać, to oczywiście polecam y, do wysłuchania całego odcinka na kanale tutaj MR Audiobooks. Y, jak i gorąco polecam, bo to oczywiście też nic nie kosztuje. Można też oczywiście tutaj wesprzeć pana y, Marka Rybarczyka, bo to co on robi, to jest naprawdę. Mega dobra robota dla po prostu dla ludzkości, ja tak mogę to śmiało powiedzieć, dla nas, Polaków, bo też tutaj tłumaczy, te, czyta te książki właśnie w języku polskim i naprawdę są wspaniałe odcinki. Warto wysłuchać, warto się z tym zapoznać. Ja nie będę przedłużał, jeżeli macie, jeżeli macie jakieś mm, sugestie, yy, macie was, własne zdanie na ten temat, yy, tych. Yy, Ogólnie, powiedzmy, tematu y, ścieżek do Boga, bo już temat pani Wony tutaj zakończyłem. Jeżeli mówię, ktoś chce wesprzeć, to bardzo proszę, y, w opisie filmu będzie link do zbiórki. Ale jeżeli ktoś by chciał się wypowiedzieć w tej kwestii, tutaj odnośnie tego odcinka, ogólnie, to bardzo proszę, byście zostawili komentarz, jak również y, nie zapomnieli o tym słowie miłość. Y, więc teraz y, bardzo proszę Was o wysłuchanie y, przekazu Boga Ojca. A więc niektóre ścieżki są lepsze od innych? Mniej uciążliwe jest opisem faktów, lepsze jest osądem. Ta obserwacja prowadzi nas do czwartego wspomnienia: Żadna ścieżka powrotna do domu nie jest lepsza niż jakakolwiek inna ścieżka. Jesteś pewien? Proszę, dobry Boże, proszę, musisz być tego pewien. Prawie każda religia na powierzchni Ziemi mówi coś dokładnie przeciwnego. Powtarzam Wam, aby nie zabrakło jasności, żadna ścieżka powrotu do domu nie jest lepsza od jakiejkolwiek innej. Wszystkie ścieżki zaprowadzą cię tam, ponieważ wszystko, czego potrzeba, by się tam dostać, to prawdziwe pragnienie, czyste i otwarte serce oraz wiara, że Bóg nie ma powodu, by powiedzieć, nie, nie możesz być ze mną, jakikolwiek osobie z jakiegokolwiek powodu. A już najmniej dlatego, że po prostu uwierzyła ona w Boga w inny sposób. Wszystkie prawdziwe religie są wspaniałe, i wszystkie prawdziwe nauki duchowe są ścieżkami do Boga, i żadna religia, ani żadna nauka nie jest bardziej właściwa niż inna. Jest więcej niż jedna droga do szczytu góry. Religia została stworzona przez ludzkie kultury, aby pomóc tym, którzy urodzili się w tych kulturach w poznaniu i zrozumieniu, że istnieje wszechobecne źródło pomocy w potrzebie, siły w czasie wyzwań, jasności w czasie zamieszania i współczucia w czasie bólu. Religia jest również przejawem instynktownej świadomości ludzkości, że rytuały, tradycje, ceremonie i zwyczaje mają ogromną wartość jako znaczniki, które potwierdzają obecność ludzi w świecie i jako spoiwo, które zabezpiecza tę obecność poprzez utrzymywanie kultury ludzkiej razem. Każda kultura ma swoją piękną i wyjątkową tradycję, honorującą piękną i centralną prawdę, że w życiu jest coś większego i ważniejszego niż własne pragnienia, a nawet własne potrzeby, że samo życie jest doświadczeniem o wiele głębszym i bardziej znaczącym niż wielu ludzi na początku sobie wyobraża. I że to właśnie w miłości i wzajemnej trosce, przebaczeniu, kreatywności i zabawie oraz łączeniu rąk w zjednoczonym wysiłku, by osiągnąć wspólny cel, odnajdziemy najgłębsze satysfakcje i najcudowniejsze radości z ludzkiego spotkania. Podejmijcie więc każdy z Was. Swoją własną drogę do mnie. Podejmijcie swoją własną podróż do domu. Nie martwcie się i nie osądzajcie, jak inni podążają swoją drogą. Nie możecie nie dotrzeć do mnie, ani oni nie mogą. Zaiste spotkacie się wszyscy razem w domu. I będziecie się zastanawiać, dlaczego tak się spieraliście? Och, i spieraliśmy się, prawda? Sprzeczaliśmy się bez końca. Kłóciliśmy się, walczyliśmy, zabijaliśmy i umieraliśmy, ponieważ upieraliśmy się, że nasza droga jest właściwa, w rzeczywistości, że nasza jest jedyną drogą do nieba. Tak, to prawda. A jednak teraz przychodzisz tu, by powiedzieć nam, że żadna ścieżka nie jest lepsza od innych ścieżek? I muszę delikatnie zapytać, jak mogę w to uwierzyć? Skąd mam wiedzieć, w co mam wierzyć? Cokolwiek zrobisz, nie wiesz w to, co jest tu powiedziane. Słucham? Nie wierz w żadną rzecz, którą mówię. Posłuchaj tego, co mówię, a następnie uwierz w to, co twoje serce mówi ci, że jest prawdą. Bo to w twoim sercu leży twoja mądrość. W twoim sercu mieszka twoja prawda. I w Twoim sercu mieszka Bóg w najbardziej intymnej komunii z Tobą. Pytam tylko o jedną rzecz. O co chodzi? Proszę, nie myl tego, co jest w Twoim sercu tym, co jest w Twoim umyśle. To, co jest w Twoim umyśle, zostało tam umieszczone przez innych. To, co jest w Twoim sercu, jest tym, co nosisz ze sobą ode mnie. Możesz jednak zamknąć swoje serce przede mną, i wielu to zrobiło, i wielu też zamknęło swoje umysły. I proszę, nie mów innym, że jeśli oni nie uwierzą w to, co jest w Twoim umyśle, to ja ich potępię. I wreszcie, cokolwiek zrobisz, nie potępiaj ich sam w moim imieniu. My ciągle to robimy. Wydaje się, że nie wiemy, jak przestać, i sami siebie narażamy na czyste piekło. A jednak teraz jest dobra nowina. Ludzkość nie musi przechodzić przez piekło, aby dostać się do nieba.